Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Murawa TV, na którym znajdziecie analizy bukmacherskie najciekawszych meczów piłkarskich. Wczoraj zabrakło nam troszeczkę szczęścia, a właściwie zabrakło, żeby profesjonalny napastnik strzelił z 5 metrów. Ale my oczywiście, moi drodzy, się nie poddajemy, no szkoda tego meczu Sevilla, prawda? Bo była ta sytuacja, którą widzieliście, był słupek, także spokojnie można było się pokusić o tą bramkę, a pozostałe spotkania nam oczywiście siadły, bo Manchester po golu Paula Pogby wygrał z Burnley, także bardzo w porządku, natomiast Everton również wygrał z Wolves, tam nawet jakby był remis, to byłoby to dla nas korzystne, ponieważ ten mecz graliśmy oczywiście z podpórką, także no cóż, tym bardziej szkoda, 900 zł niestety nie zostało przez nas wygrane, ale też nie straciliśmy hajsu. Dlaczego? No ponieważ wykorzystaliśmy jeden z bonusów powitalnych dla nowych graczy od Fortuny, więc 200 zł wróciło na moje konto, także no trzeba było ten pierwszy zakład tak zaryzykować. I w tym momencie dobrze jest przypomnieć, że jeżeli nie macie jeszcze konta na Fortunie, to zakładając je z linku w opisie z kodem BetyVIP zyskujecie aż 3 bonusy. Po pierwsze jest podwojony wasz pierwszy depozyt do 2000 zł, czyli wpłacając minimalnie 40 zł zyskujecie raz jeszcze tą kwotę, możecie to obstawiać, dokładniej to tłumaczyłem w poprzednim odcinku, także myślę, że fajna sprawa. Po drugie, tak samo jak ja w poprzednim zakładzie, tak samo wy zyskacie również zakład bez ryzyka, czyli stawiając zakład do 200 zł zyskujecie po prostu to, że jeżeli wam nie siądzie, no to Fortuna wam oddaje te pieniądze pomniejszone jedynie o podatek, także maksymalnie go wykorzystacie, stawiając tak jak ja wczoraj, 244 zł i 31 groszy, 200 zł wróciło na moje konto, także mogłem wygrać spore pieniądze, a to ryzyko wcale nie było tak duże właśnie dlatego, że mój pierwszy zakład był bez ryzyka, no i na dostawkę dostajecie jeszcze punkty Fortuny, które możecie wymienić na dowolny zakład o wartości 20 zł, także tam nie ma ani ograniczenia kursowego, ani liczby meczów czy wydarzeń właściwie na waszym kuponie, więc no jeżeli jeszcze nie macie konta na Fortunie, to zachęcam do założenia właśnie po to, żeby te bonusy otrzymać. I czas przejść do tego, co najważniejsze, moi drodzy, czyli oczywiście do dzisiejszych typowań. Jesteśmy naturalnie na stronie Fortuny i postanowiłem, że dzisiejszy kupon będzie takim kuponem na odkucie, bo wiadomo, ten wczorajszy został mi zwrócony ze względu na bonus, natomiast gdyby on nie został, no to dzisiaj trzeba by było się odkuć, więc zrobimy taki kuponik z kursem trochę powyżej 2, żeby nam to po prostu zdublowało wpłaconą kwotę na ten kupon. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkania, no to mamy oczywiście puchary we Włoszech, w Hiszpanii. Ten kurs w ogóle na Barcelonę też wygląda bardzo solidnie, chociaż ja powiem szczerze, że no Barcelona jest klubem, który lubi zawieść swoich kibiców, także ja dzisiaj stawiam pewniaczki, więc tą Barcelonę troszeczkę omijam. Idę ponownie do ligi, bo jednak liga jest pewniejsza niż puchary. To doświadczenie nas już z pewnością nauczyło. I mamy dwa bardzo ciekawe spotkania. Manchester City z Brighton oraz Tottenhamu z Fulham. Jeżeli chodzi o to pierwsze, 1,19 na zwycięstwo Manchesteru City nie jest kursem, który mnie jakoś bardzo zachęca, ale wiadomo, on wysoki nie mógł być, ponieważ City jest tutaj zdecydowanym, ale to zdecydowanym faworytem. Natomiast mamy dosyć ciekawy kurs na więcej niż 2,5 gola. Jest to 1,53, co ja sobie dzisiaj postawię, ponieważ patrząc na formę tych drużyn, no Manchester City wygrano ostatnie 6 spotkań i to nie na jakichś tam słabych rywali, no bo grali na Manchester United, na Arsenal, na Chelsea. Natomiast Brighton, no brak zwycięstwa od 9 meczów, także forma tego klubu nie powala, a patrząc jeszcze z historycznego punktu widzenia, to ostatnie 3 mecze między tymi zespołami kończyły się rezultatami, w których padało 4 lub więcej bramek. Także wydaje mi się, że tutaj obstawienie więcej niż 2,5 jest stosunkowym pewniaczkiem, ale wiadomo jak to z bukmacherką jest. Natomiast no wierzę, że podopieczni Pepa Guardioli będą chcieli tutaj piąć się w ligowej tabeli, prawda? Bo wydaje mi się, że oczekiwania kibiców są troszeczkę wyższe niż to miejsce, które zajmują w tym momencie. I wydaje mi się, że będą chcieli to pokazać na tle, no nie najlepiej spisującego się ostatnio Brighton. Jeśli chodzi o drugie spotkanie, to ponownie przechodzimy sobie oczywiście do Anglii, tak jak już mówiłem, będzie to mecz Tottenhamu z Fulham. Tutaj obstawimy po prostu czyste zwycięstwo Totków. Dlaczego? Ponieważ w ostatnich 5 spotkaniach Tottenham 4 zwycięstwa, Fulham bez wygranego meczu, także no wydaje mi się, że biorąc pod uwagę formę, biorąc pod uwagę to, że Tottenham gra u siebie. Wiadomo, bez kibiców ten atut własnego boiska nie jest aż tak duży jak z czasów przedpandemicznych. Natomiast mimo wszystko on troszeczkę pozostaje. 1,57 to jest całkiem fajny kurs, który w rezultacie daje nam, moi drodzy, całkowity kurs 2,40. Ja właśnie dzisiaj postawię sobie troszeczkę mniej. Postawię sobie 100. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli byłby to wasz pierwszy zakład, o tutaj mi pięknie nawet podpowiada wszystko. Jeżeli jest to wasz pierwszy zakład na Fortunie, to najlepiej
lepiej postawić 244,31 zł. Wtedy do wygrania macie ponad 515 zł i jest to zakład bez ryzyka, jeżeli jest on waszym pierwszym, to co omawiałem w bonusach. Także myślę, że bardzo fajna opcja. Możecie jeszcze sobie pomyśleć na przykład nad zaryzykowaniem tej Barcelony. Ja osobiście dzisiaj jej nie stawiam, ale wydaje mi się, że jest to fajna opcja. Ja tak jak mówiłem, dzisiaj idę w zakład za stówkę do wyjęcia 211 zł i miejmy nadzieję, że wsiądzie po prostu. A więc tak ostatecznie wygląda, moi drodzy, ten kupon. Nie jest on jakimś tasiemcem, tylko dwa spotkania. Natomiast powiem szczerze, że wierzę w te ekipy Manchester City, wierzący w to, że podniesie się w ligowej tabeli. Tottenham, które jeśli wygra z Fulham, zrównuje się z Leicester i walczy o ten fotel lidera. Także no to są ekipy, które są zmotywowane do tego, żeby wygrać swoje spotkania i wydaje mi się, że te spotkania wygrają. Tylko błagam, niech napastnicy City w przeciwieństwie do tych Sevilli potrafią wykończyć z 5 metrów. I na sam koniec, moi drodzy, świetna informacja. Dzisiaj możecie grać bez ryzyka. Jak to zrobić? No możecie zagrać bez ryzyka w sekcji komentarzy, obstawiając mecz Tottenhamu z Fulham. Pierwsza osoba, która wytypuje poprawnie ten wynik oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, bo to również trzeba zawrzeć w komentarzu, wygrywa 50 zł bonusu od Fortuny. Oczywiście pamiętajcie, aby w tym komentarzu zawrzeć również swój nick, żeby było wiadomo, na jakie konto ten bonus przyznać. Także ja oczywiście życzę wam powodzenia, zapraszam do wspólnej zabawy i naturalnie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów, następny już w sobotę o godzinie 10, tam podsumujemy sobie te typy, no i miejmy nadzieję, że rozpoczniemy go z dużą radością z wygrania fajnych pieniędzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie!